Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Mr. Kokosfly, a to jest Battlefield 1 oraz najbardziej niezbalansowana, niezrównoważona mapa w grze Suez, bo o tym polu walki właśnie mowa, jest najmniejszą mapą w Battlefield 1. Akcja rozgrywa się w mieście Kantara położonym w Egipcie, w którym bój toczą siły Zjednoczonego Królestwa, czyli Wielkiej Brytanii oraz Imperium Osmańskiego. To tutaj właśnie Brytyjczycy posiadają swoje składy zaopatrzenia przy kanale sueskim, zatem atak na nie jest bardzo istotny z punktu widzenia armii imperialnej. To tyle, jeżeli chodzi o fabularne wprowadzenie. W trybie podboju, a o nim właśnie tutaj mowa, Suez posiada 3 punkty do przejęcia. Południową Kantarę jako punkt A, środkową Redutę jako punkt B i wreszcie północną Kantarę jako punkt C. Wszystkie z nich są umieszczone w jednej linii naprzeciwko spawnu w każdej ze stron. Jak można się domyśleć, pierwsze duże walki odbywają się na punkcie B i to właśnie tutaj zapada decyzja, która ze stron zostanie zgnojona. Armia, która przejmie środkową Redutę, prowadzi masowe natarcie na dalszy punkt, i które bardzo trudno zatrzymać, a jeszcze trudniej zmienić jego kierunek. Szczególnie jeżeli strona przegrywająca straciła swój czołg, co jest bardzo prawdopodobne. Czołg jest tylko jeden na każdą ze stron. Tu właśnie leży problem tej mapy. 3 punkty położone w jednej linii. Tak, teoretycznie istnieje możliwość, że przegrywająca strona przedostanie się na tyły przeciwnika, na przykład przy użyciu kawalerii, ale taka zagrywka jest skutecznie szybko wytłumiana lub praktycznie nieużywana. Ponadto, jeżeli poruszacie się na piechotę, praktycznie nie jest możliwe zrobienie takiego zagrania. Dlaczego? Jeżeli bowiem nastąpiło przejęcie wszystkich 3 punktów, mamy do czynienia z base rape'em, który na tej mapie jest wyjątkowo skuteczny i przeciwnik nie jest w stanie przedostać się przez zmasowany ogień nieprzyjaciela. Oczywiście strona przegrywająca bardzo szybko otrzymuje behemota, czyli pociąg opancerzony. Nie powiem, potrafi on wprowadzić sporo zamieszania, jednokrotnie pozwala na odbicie punktu położonego najbliżej spawnu. Teoretycznie dobra załoga behemotu jest nawet w stanie doprowadzić do przejęcia punktu C, jednak w praktyce taki pociąg jest bardzo szybko niszczony i ma niewielki wpływ na rozgrywkę. Mapa ta ma bowiem to do siebie, że walki toczone są w trybie CQB, czyli Close Quarter Battle, walka w ciasnych pomieszczeniach na bardzo bliską odległość. Najlepszą zaś klasą do prowadzenia tego typu walki jest klasa szturmowca. A klasa ta ma to do siebie, że jest ona dedykowana niszczeniu pojazdów opancerzonych i w konsekwencji behemot niezwykle szybko jest po prostu destruktowany, czyli dezintegrowany w drobny mak. Wszystko to powoduje, że Suez jest po prostu mapą bardzo źle skonstruowaną. Przegrywający muszą przebijać się przez zmasowany ogień nieprzyjaciela, by odwrócić bieg starcia, co częstokrotnie się po prostu nie udaje. Na innych polach bitwy bez większych problemów można przedostać się na tyły przeciwnika, na przykład przy pomocy samolotów lub drogami przez niego niekrytymi. Ponadto mamy do czynienia z 5, 6 lub też 7 punktami, co daje bardzo duże pole manewru, kiedy jesteście w defensywie. Mapą porównywalną co do wielkości, jednak o wiele lepiej skonstruowaną jest Las Argoński. Mamy tutaj do czynienia z 5 punktami oraz licznymi ścieżkami, dzięki którym możemy przedostać się na tyły przeciwnika. Co więcej, można na niej skutecznie się zakamuflować. Są liczne krzaki, są liczne wzgórza i ukształtowania terenu, które powodują, że przeciwnik może nas nie zauważyć, a my możemy go łatwo oflankować. Suez niestety czegoś takiego nie posiada. Wszystko to powoduje, że Suez jest postrzegany jako jedna z najgorszych, jeżeli po prostu nie najgorsza mapa dostępna w Battlefield 1. Chociaż jestem ciekaw waszego zdania i waszych doświadczeń. Moje doświadczenia prowadzą do wniosku, prowadzą do jednego prostego hasła właśnie dedykowanemu tej mapie. Rape or be raped. Nie ma praktycznie nic pośrodku. Także dziękuję Wam za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hua!